Hello, elo, tutaj DDAX, a dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zrobić takie oto piękne coś w Minecrafcie. Czyli pierwszy odcinek z naszej serii pomysł na... Dzisiaj to będzie pomysł na kominek. No, to jest ściana imitująca dom. Imitująca ścianę dom. Krzesełka. Tylko muszą być kamienne, pamiętajcie. No i teraz, jak osiągnąć takie cudo? No więc, już wam mówię. Robimy ścianę imitującą dom. O, w ten sposób. Dobra. Załóżmy, że to jest wasza ściana waszej chaty. Ok. No i jest wam zimno, siedzicie sobie w zimie, macie takiej, wiecie, jakiej okolicy śniegowej i no i to chcecie sobie zrobić kominek. No wiadomo, będzie od razu przytulnie. Więc robicie sobie w ten oto sposób. Tak. 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 I tak. Mamy już szkielet. Teraz musimy zabezpieczyć ze wszystkich stron, aby ogień nie zapalił nam czegoś takiego łatwopalnego, czyli na przykład nie może być w okolicy drewna, ziemi, jedynie kamień, cegły. To jest najlepsze. No. Kamień, cegły, no tak. Tutaj jeszcze trzeba zabezpieczyć, żeby się od dołu nie podpaliło. Ok, wszystko gotowe. I teraz tak. Jeśli macie netherrack, to możecie go włożyć do kominka, ponieważ on ma taką magiczną właściwość, że dopóki go gracz nie zgasi, to on się będzie palił. I on się pali wiecznie. Widzicie, ja go podpaliłem tutaj i on się pali. I czy pada deszcz, czy nie, on po prostu będzie się palił. Pali się w nieskończoność. Dopóki go nie zgasimy. O. A jeżeli go zgasimy, to się przestaje palić, ale tak to może się palić po prostu non-stop. To był pomysł na kominek. A jeszcze wam tutaj pierdyknę ławeczki. Tylko pamiętajcie, żeby ławeczki, które na przykład robicie przy jakichś tych, żeby były kamienne. Ponieważ jeżeli będą drewniane, to mogą się zajarać. Ja tutaj już tak łamię trochę tą... zasady bezpieczeństwa, ponieważ robię drewniane oparcia, ale możecie tego nie robić. No i tak. To było na tyle. Pozdrawiam DDAX. To był odcinek nasz. Pomysł na kominek Minecraft. Zapraszam do komentowania i subskrybowania. Już niedługo kolejne odcinki. Pozdrawiam DDAX.